Witaj, Bożena Godlewska. To jest kolejny filmik z cyklu Wyzwanie Serwak. Dzisiaj powiem Ci o tym, jakimi metodami można zlikwidować stres fizjologiczny, bo wcześniej mówiłam Ci o przyczynach, a dzisiaj chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób, jakimi narzędziami, metodami, technikami, sposobami można ten stres wyeliminować. Tak jak mówiłam wcześniej, przyczyną stresu są stare, nierozwiązane konflikty, ale to niekoniecznie też te emocjonalne, bo na przykład konflikt programujący, ja byłam zaprogramowana na takie, nosiłam w sobie przekonanie, że się do niczego nie nadaje, ponieważ ciągle mi rodzice to powtarzali. I w związku z tym faktycznie no, był taki czas, że nic mi się w życiu nie udawało. Do momentu, kiedy właśnie nie uleczyłam tego rodzaju konfliktu. Bo tak jak wspominałam wcześniej, są różnego rodzaju konflikty, które tworzą właśnie, nie tylko wywołują negatywne emocje, które się w ciągu całego naszego życia aktywują i wywołują sytuacje stresujące, ale to też może, mogą Cię takie sytuacje zaprogramować właśnie na jakieś przekonania negatywne, na jakieś archetypy, które Ci nie służą, na jakieś zachowania, o których mówiłam, o tych 12, a właściwie to, no nieważne, właściwie to jest 9, ale nie będę tu tłumaczyć. I to właśnie w ten sposób powstają konflikty. W biologii właściwie to konflikt nie trwa dłużej niż 2 miesiące. Natomiast człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która twierdzi, że przyszła na świat po to, żeby cierpieć, po to, żeby nawzajem na sobie pasożytować, żeby żyć kosztem drugiego człowieka, żeby powodować właśnie wzajemne konflikty. I u człowieka te konflikty właśnie trwają tak długo, przechodzą z pokolenia na pokolenie, powodują stres, choroby, problemy finansowe, osobiste, zdrowotne. I jak można sobie poradzić z tymi konfliktami? Jak można wyeliminować ten stres? Jakie są sposoby na to? Można na 3 takich poziomach jakieś takie mniej utrwalone konflikty, problemy możesz rozwiązać już na poziomie świadomym. Wystarczy, że po prostu wrócisz do tego starego konfliktu i go rozwiążesz. Czyli po prostu albo wybaczysz, albo przeprosisz, albo doprowadzisz do końca, porozmawiasz i doprowadzisz rozmowę do końca, wyjaśnisz sobie. W ten sposób na poziomie świadomym można już pewne rzeczy wyeliminować. Jednak niestety no nie wszystko. Jeśli właśnie coś, jakiś konflikt zaprogramował Cię na jakieś właśnie przekonania, archetypy, zachowania, tego nie trudno, to jest wyeliminować na poziomie świadomym. Musisz głębiej sięgnąć w takim stanie relaksacyjnym, sięgnąć do stanu alfa, czyli swojego mózgu, czyli tam, gdzie po prostu te sugestie trafiają szybciej. I jakie to są metody, sposoby, żeby właśnie sięgać do stanu alfa, do swojej podświadomości? No jest dużo takich. Możesz to zrobić poprzez hipnozę. Jest taka metoda, która się nazywa programowanie umysłu metodą Silwy. Możesz, no różne rzeczy, techniki emocjonalnej wolności, theta healing i wiele, wiele innych, takich, które właśnie sięgają głębiej do poziomu Twojej podświadomości i to powoduje, że tam właśnie na tych poziomach, gdzie to zostało głębiej utrwalone, powoduje uzdrowienie, wycofanie, uleczenie tego problemu, który po prostu przestaje mieć negatywny wpływ na Twoje życie, przestajesz się stresować i wraca wszystko do normy. Ale jest jeszcze jeden taki sposób, który działa
na takim poziomie, że tak powiem, duchowym, czy na poziomie, no, fizycy kwantowi, mówią, że to właśnie na poziomie fizyki kwantowej działa różnego rodzaju właśnie takie techniki kwantowej transformacji, które działają poza naszą świadomością, jeszcze głębiej niż na poziomie podświadomości, ponieważ wszechświat jest zbudowany z fotonów światła i informacji. I właśnie te techniki działają na poziomie informacji. Po prostu zmieniasz tą szkodliwą informację, która ma na ciebie wpływ, i wtedy też jakaś tam dysfunkcja, problem nierozwiązany wraca do normy, zostaje rozwiązany. I to powoduje, że właśnie wycofuje się stres, przestają mieć na ciebie różne emocje, różne przekonania, niekontrolowany wpływ. Także i tutaj duże znaczenie ma intencja. Tutaj działasz za pomocą intencji. Jak silne jest działanie intencji odpowiednio ukierunkowanej i w odpowiedni sposób właśnie pokierowanej. Jest taka książka, Eksperyment Intencjonalny, no ale w tej chwili musiałabym zajrzeć. Nie powiem Ci nazwiska, nie pamiętam. Poszukaj sobie w internecie taki tytuł książki, Eksperyment Intencjonalny. Gdzie tam jest opisana właśnie zasada działania intencji. I tutaj możesz na przykład działać za pomocą modlitwy, medytacji, czy właśnie tych technik kwantowych. Ja na przykład jest taka modlitwa nowenna pompejańska. I no, co prawda ona trwa długo, bo ją trzeba odmawiać przez 57 dni, ale jest bardzo skuteczna. Wszystkie intencje, które kierowałam za pomocą tej modlitwy, u mnie się spełniły. I to jest skuteczne, natomiast jest czasochłonne. Ale właśnie nasza modlitwa, tam w tej książce jest właśnie napisane, jest tak samo skuteczna jak medytacja. My się gdzieś tam poszukujemy różnych innych sposobów, a mamy swoje. Jeśli wierzymy w Jezusa i mamy swoich mistrzów duchowych, to kierujmy intencje do nich. Nie poszukujmy gdzieś tam Buddy czy kogoś innego. One są tak samo skuteczne, tylko trzeba to sprawdzić. Oczywiście to, co ja tutaj mówię, to jest przekaz dla osób o otwartych sercach, o otwartych umysłach. To nie jest przekaz dla osób, które poszukują dowodów, badań naukowych i nie wierzą, dopóki im się coś nie udowodni. Teoria, która jest udowodniona dla nich, dopiero to jest, co działa. A faktycznie na mnie wiele teorii naukowych nie zadziałało, tylko właśnie zadziałało to, co sprawdziłam na sobie poprzez swoje doświadczenie. I to akurat na mnie zadziałało. Dlatego, tak jak mówię, jeśli jesteś osobą, która poszukuje dowodów naukowych, to w ogóle mnie nie słuchaj, to nie jest dla ciebie przekaz. I wracając właśnie do tych metod, o których mówiłam, że na poziomie intencjonalnym, na poziomie modlitwy, na poziomie technik kwantowych transformacji możemy dokonać zmian o wiele, wiele szybciej niż na poziomie podświadomym i niż na poziomie świadomym. Także polecam Ci tego rodzaju techniki, sposoby działania, metody, które wyeliminują stres, które spowodują, że uwolnisz się od konfliktów, uwolnisz się od ludzi, którzy chcą cię tobą manipulować. To nie jest to, o czym ja tutaj mówię, te techniki, doprowadzenie siebie do takiego stanu spokoju, autentyczności, do tego, żeby pobudzić intuicję, żeby oceniać prawidłowo, żeby podejmować dobre dla siebie decyzje.
żeby się właśnie doprowadzić do takiego stanu, no, gdzie panuje autentyczność, miłość, gdzie panuje potrzeba wspólnego dobra, dobra drugiego człowieka, współpracy, a nie walki, różnego rodzaju konfrontacji, wojen, konfliktów. Bo to, co dzieje się na poziomie twojego podwórka, te wszystkie sytuacje, próby podporządkowania sobie innych ludzi, konflikty, to wszystko się przenosi na teren globalny, czyli na zasięg globalny. Bo ci ludzie, którzy są wokół ciebie, oni potem gdzieś tam awansują, dochodzą do władzy i oni w ten sam sposób postępują. A to nie jest w interesie tych osób, żeby ciebie doprowadzić do takiego stanu, gdzie kierujesz się miłością, intuicją, potrzebą współpracy i dobrem drugiego człowieka, bo to po prostu ci ludzie nie mają z tego korzyści żadnych. Dla nich korzyścią jest manipulowanie drugim człowiekiem, wykorzystywanie drugiego człowieka i właśnie dążenie, podjudzanie tych konfliktów, nastawianie jednego człowieka przeciwko drugiemu, bo to w konsekwencji daje władzę, daje poczucie wyższości. To są wielkie pieniądze. W niektórych sferach ludzie zarabiają na tym, że wykorzystują innych ludzi. I po prostu ogólnie rzecz biorąc, na szczeblach władzy czy gdziekolwiek indziej, to nie jest w interesie tych ludzi, żeby ci pomóc, żeby tobie pomóc jako jednostce. Ty sam potrzebujesz mieć świadomość tego, żeby przestać tworzyć konflikty, żeby po prostu żyć we wzajemnej współpracy, miłości, żeby po prostu tworzyć dobro dla siebie, a jak stworzysz dla siebie, to na pewno dla innych też, bo to po prostu to, co masz w sobie, dajesz innym. Jeśli stworzysz w sobie takie poczucie miłości, szczerości, autentyczności, to będziesz się też tym kierował w stosunku do innych ludzi. Inni ludzie dopiero będą z ciebie też brać przykład. I to jest tylko możliwe, taki sposób na współpracę, na wyeliminowanie konfliktów, stresu, złości, nienawiści, przemocy, może wyjść tylko oddolnie od każdego z nas. Jeśli najpierw zmienimy siebie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, jaka jakość tego filmu, ale nie będę powtarzać, bo jeszcze mam chrypę. Im więcej będę mówić, to mi się ta chrypa nasili. Także dziękuję ci bardzo. Jeśli uważasz, że to są ważne rzeczy i że należy unikać tych konfliktów, to udostępnij ten film, zalajkuj, zasubskrybuj mój kanał. I zapraszam cię jeszcze na jutro, na ostatni filmik, na podsumowanie całego wyzwania Serwak. Myślę, że te filmy na pewno ci coś dały, bo ja ciągle dawałam jakąś wartość, ale no, to już też zależy od tego, jak to, czy tylko tego posłuchasz, czy naprawdę coś z tym zrobisz. Także dziękuję ci bardzo, bardzo, że mnie oglądasz, że lajkujesz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć. Pozdrawiam.